Hej, witajcie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj będzie dawkowanie kredy i sypanie kredy do oczka wodnego. Jak wiecie, ja tutaj sobie całą tą wodę wybrałem wcześniej. Wybrałem też ryby. Napuściłem wodę, napuściłem troszkę ryb do wiosny. No i jak pewnie widać, jest sporo liści. Możesz przybliżyć, pokazać te liście, które spadły z okolicznych drzew, których tutaj w okolicy nie brakuje. Jak i też jest sporo roślinności, która będzie zaczynała niedługo gnić. I to wszystko będzie powodowało szkodliwe substancje, które w pewnym sensie zagrażają dla ryb. Między innymi, jak woda jest niskiej jakości, to bardzo szybko się pojawiają pasożyty, między innymi pleśniawka, choroby grzybowe, grzybnicze grzybowe oraz teraz te ryby mają gorzej przetrwać zimę, wiosnę. Dzięki zastosowaniu kredy możemy bardzo mocno polepszyć jakość wody. No i ja dzisiaj wam pokażę, jak tą kredę dawkować, jak ją sypać, jak ją rozprowadzać, bo zadajecie mi dużo pytań z tym związanych. Teraz dawkowanie kredy. Aby wiedzieć, jaką dawkę kredy wsypać, należy najpierw zmierzyć nasz staw albo oczko wodne. Dawkowanie nie jest jakieś mega duże. Pamiętajcie, kredy się nie da przedawkować, jest ona w pełni bezpieczna. Jak jej wsypiecie za dużo, nic złego się nie stanie. Lepiej dać troszkę więcej, aniżeli troszkę mniej. Moje oczko ma szerokości 3 metry, a długości, tak jak można. Nabrać, jak możesz. A długości 6 metrów. 3 razy 6 to jest to 18, 18 metrów kwadratowych. Na 100 metrów kwadratowych idzie 25 kg kredy, czyli na 18 metrów kwadratowych wychodzi między 3 a 5 kg kredy, między 4 a 5 kg kredy. I wystarczy po prostu naokoło obsypać tą kredę. I ja teraz też to uczynię. Kredę najlepiej sobie rozsypywać jakąś szufelką, ewentualnie można też sobie to ręko, nic się nie stanie. Ogólnie kredę nawet da się jeść, ona nie jest jakaś specjalnie jadalna. Jest neutralna dla człowieka. Jeżeli ktoś lubi smak kredy i ktoś lubi kredy, to znaczy, że ma za mało w sobie wapna. Kreda nie jest szkodliwa i nie da się jej przedawkować. Jak zjedzie trochę kredy, nic się nikomu nie stanie. Więc kredę kredujemy staw, staramy się kredę rozsypać w miarę równomiernie po całym oczku, po całym stawie. Na pewno nie robimy czegoś takiego, że wrzucamy worek w jedno miejsce. Też należy uważać, co się kupuje. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą sprzedającą kredę w Polsce, kredę do stawu, bo też są różne rodzaje kredy. Też wiele osób zamiast kredy może kupić wapno i z wapnem jest łatwo przesadzić, bo jak damy troszkę za dużo wapna, no to wybijemy całe życie w stawie, wybijemy wszystkie ryby, spalimy wszystkie ryby w pewnym sensie, spalimy całe życie w wodzie, więc z tym wapnem trzeba uważać. Też z rodzajami kredy trzeba uważać, bo wiele kred, które są na rynku, to nie są to kredy specjalnie stworzone pod staw czy pod oczko wodne, z tego względu, że są one granulowane. Jak taką kredę granulowaną wrzucimy, gdzie ona ma takie spore, dość spore granulki, tutaj mamy tą kredę sypką, jak widzę. Tam są takie malutkie kawałeczki, ale one nie przeszkadzają, one bardzo szybko się roztapiają, bo tego się nie da do końca rozbić. To nie przeszkadza. Jeżeli kupimy jakiś inny rodzaj kredy, gdzie jest ona granulowana, wrzucimy te granulki, które są dość spore, no to te granulki będą siedziały w miejscu i one się za bardzo nie roztopią, bo się dopiero roztopią po bardzo późnym czasie. Więc kreda Fylle, którą my oferujemy, którą my sprzedajemy na sklep rafish.pl, jest kredą specjalnie stworzoną do stawu i do oczka wodnego. Staramy to się rozsypywać po całym oczku, po całym stawie. Nie da się tego przedawkować, na pewno rybom coś się nie stanie. Jedyne efekty, jakie zauważymy, my jako naocznie, no to na pewno będzie przez jakiś czas inny kolor wody. No i tego smrodu przede wszystkim nie będzie, bo jak wiadomo, jak gniją liście oraz ryby walą odchody, to woda potrafi często śmierdzieć, a dzięki zastosowaniu kredy tego smrodu nie będzie. Na sklep rafish.pl są opakowania 10 kg, 25 kg, 100 kg, 200 kg czy 500 kg. Zabieg kredowania stawu wykonujemy jesienią albo wiosną. Najlepiej jest jesienią to wykonać. Można też wiosną, można i też jak najbardziej latem, nic się nie stanie, bo kredę możemy sypać kiedy chcemy. Jak często to wykonujemy? Można raz do roku. To jak często, to zależy od tego, jakie mamy warunki w stawie. Im więcej jest tego mułu, im więcej jest tej zgnilizny, im więcej jest naokoło drzew i liści, tym można więcej kredy sypać oraz częściej. Ogólnie raz w roku jak najbardziej wystarczy, aby ta jakość wody w stawie była bardzo wysoka. Jak pewnie niektórzy może z was oglądają te moje filmy, no to na jednym z tych moich stawów, który jest właśnie na kredzie, żyją między innymi piskorze, które są w Polsce prawie że gatunkiem
wymarłym. Są gatunkiem chronionym między innymi z tego względu, że jest ich bardzo mało i wymagają wody o bardzo, bardzo wysokiej jakości. Dlatego jest ich mało, no, można się domyślić. Więc kreda bardzo, bardzo mocno polepsza jakość wody. Pokazałem wam, jak używać tej kredy, jak ją należy rozprowadzać. Pamiętajcie, możemy to nad ręką rozrzucić, tylko całe ręce będą białe. Najlepiej jakąś łopatką, szufelką, w miarę jako taką po całym stawie. Wiadomo, po całym stawie się nie uda równomiernie, jak jest staw duży, ale w miarę jako taką coś tam porozsypać, na pewno to bardzo mocno pomoże. Dawkowanie wam pokazałem, 25 kg na 100 metrów kwadratowych. Jak to liczyć, to wiadomo, mierzymy wymiary, głębokość się nie liczy, pamiętajcie, głębokość się nie liczy, bo kreda tyczy się bardziej dna i z tego, co z dna się wydobywa, więc to, że staw ma, nie wiem, 2 metry czy 6 metrów, to nie będzie miało jakiegoś dużego znaczenia. Dawkowanie już mniej więcej wiecie, liczycie metry kwadratowe, czyli szerokość oraz długość, mnożycie to i macie sumę metrów kwadratowych i wtedy dostosowujecie dawkowanie do tego. Ja tam taką lekko ściągnę, bo nie sposób wszystkiego zapamiętać. Jeżeli ktoś nie oglądał innych moich tam poprzednich filmów związanych z kredowaniem, z kredą, to wam wymienię, jakie są pozytywne, negatywnych w ogóle prawie nie ma. Nawet chyba żadnego nie ma negatywnego w związku z dodawaniem kredy do stawu. Wymienię wam pozytywne cechy zastosowania kredy. I tak, kreda sobie doskonale radzi z gnijącą roślinnością, czyli tymi gnijącymi roślinami, gnijącymi trzcinami, które powodują spadek jakości wody. Kreda sobie z tym doskonale radzi, jest świetnym sposobem na to. Kreda również neutralizuje azot i amoniak, który bierze się z odchodów ryb, bo wiadomo, jak jest dużo ryb w małej przestrzeni i one sobie robią siku czy kubkę, no to potem się mogą problemy robić i właśnie kreda to niszczy. Kreda między innymi odkwasza wodę, często jak woda jest za kwaśna, to niektóre ryby sobie mogą zdychać, w ciągu lata, w ciągu zimy, w ciągu jesieni, wiosny, o każdej porze mogą ryby zdychać, bo dużo ryb nie lubi zbyt kwaśnej wody. Tylko niektóre gatunki tak naprawdę mogą żyć w mocno kwaśnej wodzie. Kreda odkwasza tą wodę. Dalej, kreda między innymi niszczy smród. Smród spowodowany odchodami ryb oraz gnijącą roślinnością i tym całym mułem. Też dzięki zastosowaniu kredy mamy więcej tlenu w wodzie, bo między innymi nie kwitną glony, nie ma kwitnięcia wody. Kojarzycie sytuację, gdzie jedziecie na ryby i to łowisko dane wygląda jak żurek, gdzie jest pełno tych glonów całych, za bardzo łowić się nie da, taka zupa się robi, no to zastosowanie kredy spowoduje to, że tej sytuacji nie będzie. Dalej, kredy się nie da przedawkować, więc obojętnie ile nie sypiemy, to nic złego tym nie zrobimy. Dalej, kreda też niszczy pasożyty i choroby, między innymi jak jest kreda, to nie będzie pleśniawki oraz wielu innych chorób, więc no to sprzyja temu, że wiosną nie będziemy mieli strat, bo często wiosną są straty na łowisku. Ogólnie kreda jest bardzo mało znana w Polsce w hodowli ryb, ale za to bardzo dobrze jest znana w Anglii czy Niemczech. Dalej. Też uważajcie, co kupujecie, bo z tą kredą to można przesadzić, można kupić nie to, co trzeba. Jesteśmy chyba jedyną firmą w Polsce sprzedającą kredę specjalnie na łowiska, na oczka wodne, do stawu, bo są różne rodzaje. Często jak piszecie sobie kreda, to albo wam ludzie wyśle wapno, albo wam wyskoczy w wyszukiwarce, w przeglądarce wapno, a wapnem to możecie sobie zniszczyć całe życie w stawie, między innymi możecie popalić ryby, które macie, z wapnem trzeba uważać. No i z tymi kredami też trzeba uważać, co się kupuje. My dajemy gwarancję na naszą kredę, że dzięki tej naszej kredzie nic się rybom nie stanie i nic złego w stawie czy w oczku nie będzie, a jak kupicie gdzie indziej jakąś tam kredę, to często może wam się trafić w granulkach, w dość sporych granulkach. Jak te granulki wrzucicie, no to się za bardzo nie rozpuści, bo te granulki są zbyt duże. W tym filmiku to tyle. Takie daily vlogi będą się pojawiały co jakiś czas. Będą na tym kanale będą różne filmiki związane ze stawem, z hodowlą ryb, z prowadzeniem tej hodowli, z upiększaniem oczka wodnego, z własnym stawem, z pozwoleniami na własny staw, z biurokracją, z dbaniem o te ryby, z rozmnażaniem tych ryb. Ten kanał będzie związany właśnie z takimi rzeczami, więc zapraszam, linki podane w opisie, tam jest m.in. link do krady oraz tam masa linków do innych mediów społecznościowych. Do następnego!